Proszę Państwa, jako Rafael 2012 chciałem znów wznowić swoje pogadanki, opinie. No bo wiadomo, ciągle się coś ciekawego dzieje, nieraz bardzo zaskakującego. Tym razem o meandrach władzy, o chytrym sposobie, jak się de facto pozbyć, a przynajmniej w znacznym stopniu sparaliżować Instytut Pamięci Narodowej. No i jak to różnie można różnymi słanymi metodami utrudnić życie opozycji czy nieprzyjemnym dla siebie instytucjom, mediom, osobom. Jak niekoniecznie musi to być prawo, można to zrobić jakby naokoło. Sprzedano ostatnio siedzibę IPN-u, tak się o to zatroszczył Skarb Państwa, notabene obcinając dotacje instytutowi. No i widocznie myślano, że reszta jakoś pójdzie. Właściwie się samo zrobi, da powolny paraliż instytucji, przynajmniej przez okres dłuższych przenosin. Tak to troszkę wygląda, jak z tą telewizją Trwam. Tu brakło własności lokalu, nie zadbano o to, co według mnie jest dość skandaliczne, że państwo nie potrafi zapewnić swoim instytucjom właściwej lokalizacji. No a tak samo przecież podobnie było z telewizją Trwam. Tu z kolei zabrakło miejsca na multipleksie dla ponad 90% katolików. No, a przez brak trwałego lokalu lustracja się poniekąd, przynajmniej czasowo, sama wyłączy. To wszystko tak fajnie się robi. Również to, że robotnicy sami się sprywatyzują, będą domagać prywatyzacji zakładów, żeby dostać jakieś nie tantiemy, tylko udziały własności, albo przejdą na samozatrudnienie. Państwo sobie pięknie radzi, umywa we wszystkim ręce, samorządy niech się same finansują, zbankrutują, okej, ustawimy zarząd komisaryczny. Niezbadane są więc możliwości PO, elit i warszawki. Ale jak to się skończy dla Polski? Zwłaszcza gdy opadnie medialny kurz i zgiełk. A na dnie, no zobaczymy tą dość pustawą kasę. Czy wszyscy wytrzymają? No i jak to de facto wtedy będzie? Będzie naprawdę wtedy ciężko coś wymyślić. A niestety może to być już w dość nieodległym terminie. Więc módlmy się i czuwajmy. Amen.